Serwus muzykanci. W 93. poniedziałkowym rozruchu z Belfrem Goffrem o grze na akordeonie. Spraw, abyś nie mógł się doczekać próby z akordeonem. Tak, dokładnie. I tak właśnie znajdziesz czas na akordeon. Musisz sprawić tak, że pomimo tego, że chodzisz do pracy, zajmujesz się dziećmi, sprzątaniem, zakupami, innymi sprawami, oglądaniem telewizora, idąc do pracy, nie będziesz się mógł doczekać chwili, aż po powrocie weźmiesz akordeon w ręce i zaczniesz na nim grać. A jak to zrobić? Bardzo prosto. Albo kup sobie drugi akordeon, nowy, albo daj do remontu, żebyś miał przyjemność z grania, albo weź sobie fajny utwór do grania i nic więcej. I to sprawi, że będziesz nie mógł się doczekać, kiedy przyjdziesz z pracy, kiedy już wszystko zrobisz, żeby usiąść na chwilę i zacząć grać na akordeonie. A jak nie wiesz co grać, wejdź sobie na akademiamuzykanta.pl/opracowania. Wybierz tam swój dostęp, wybierz swój utwór i tak znajdziesz czas na akordeon. A dlaczego wspomniałem na samym początku, żeby kupić akordeon, zmienić nowy? Bo zawsze tak jest, że jak coś masz nowego, to chcesz bardziej na tym grać, doceniasz to bardziej, a stare ci się opatrzy, i nie chcesz sięgać. A jak nowe jest nowe do poznania, to częściej będziesz. Częściej i chętniej, i nie będziesz mógł się doczekać kolejnej próby z akordeonem. Także tyle to w 93. poniedziałkowym rozruchu z Belfrem Goffrem. Przypomnę, że już jest 28 tydzień roku 2024. 190 dzień roku. Przegrajcie się na akordeonie i niech im zatańczą, jak im zagrać.